Ej, mam potworny dzień dzisiaj. Jestem taka w ogóle jakby nieprzytomna troszeczkę. Nie wiem, co się stało, czy moja karta pamięci się przegrzała, czy ja może ją wyjęłam z komputera i po prostu nie wysunęłam poprawnie i ona się zepsuła, a tam miałam nagrania z Nowego Jorku do filmu fajnego. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo nic tego nie czyta, nic a nic. Tak, no i ogólnie mam jeszcze dzisiaj jakiś taki dzień, taki słaby dzień po prostu. No nie chcę tu płakać, bo prawdopodobnie zaraz się rozpłaczę, bo może jestem przed okresem też, to też jest prawdopodobne, ale po prostu totalnie mam dzisiaj jakieś takie, żeby po prostu chyba rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, albo do Włoch, znowu mam ten czas. Taki, wiecie, że a może w sumie po co robić to i to i to, to jest bez sensu, już nie przynosi skutków, a robię to od 2 tygodni, to w sumie jest mało czasu. No i ta karta głupia, która no ma, ja mam tu w tam filmy do fajnego filmu dla was. Nieważne, mam sobie w mieszkaniu, muszę posprzątać. Nie wiem, jakoś tak strasznie mnie zdołowały niektóre sytuacje aktualnie, ostatnio, w ciągu 3 dni, jakoś ostatnio. Nie wiem, mam ochotę po prostu położyć się i leżeć i spać i chyba tak dzisiaj zrobię po prostu. Popłaczę nad tą kartą, bo oj, tam też były teledyski, mój teledysk dla fabuły, chociaż trzeba się go zgrać z tego YouTube'a, albo piosenki i muszę kupić sobie dysk po prostu przenośny. Tutaj też był film, który miałam ci montować na kanał ogólnie, gdzie reaguję na komedię romantyczną i no jest mi tak przykro, że to się wszystko usunęło. No bardziej, najbardziej mi szkoda tego filmu z Nowego Jorku po prostu. No ale są święta, musimy się cieszyć. Nie, ale tak naprawdę też nie chcę udawać, że tutaj jest super fajnie, bo nie jest fajnie. Dzisiaj też w szczególności. No i wiecie, w tej mojej tej takiej aktorskiej sferze też jakby artystycznej nie jest dobrze. Totalnie nie mam pojęcia, co robić dalej. Jakby co robić, żeby w końcu coś zrobić. I to jest mega wkurzające i irytujące, że tak naprawdę jednego dnia mam super fajną pewność siebie i myślę sobie, dobra, wydam piosenkę, będzie dobrze, umiem to robić i następnego dnia mam już takie, że dawno miałam zgłosić do terapeuty i w ogóle iść sobie w ogóle pomóc jakkolwiek, bo no często mam różne dziwne myśli, często sama się dołuję. Nawet dzisiaj miałam taki bardzo ochotę zjedzenia chipsów i a przez ostatnie 2-3 tygodnie było tak dobrze u mnie żywieniowo, jakby bardzo się kontrolowała, umiałam się po prostu skontrolować, żeby jednak nie napychać się na siłę jedzeniem, że te emocje po prostu. Ja się teraz rozpłaczę. No taki się dzień. Przepraszam was, nie chcę tego pokazywać, bo to jest bez sensu. Nie wiem, czasami bardzo mnie ta dorosłość uciska. Zdałam sobie sprawę z tym, że mam 24 lata już, w tym roku będzie 25 następnym. To jest straszny stary wiek. Nie, bacząc na mnie, która kiedyś myślała, że to jest bardzo dużo, 25 lat, a teraz sama jestem w towarzystwie ludzi, którzy są starsi ode mnie. Mam takie, gdzie jestem w moim życiu? Wiem, że jeszcze mam mnóstwo czasu, żeby ogarnąć to. Nie wiem, teraz dwie dosyć poważne decyzje mnie czekają i boję się ich troszeczkę i no nie wiem. Jeszcze dzisiaj mam ten taki humor dziwny, to w ogóle bajca jest w kuchni, muszę posprzątać. Wracając do zaburzeń odżywiania, no dzisiaj bardzo poczułam, że do mnie wróciło to, żebym chętnie się nawpierdzielała, kupiła paczkę chipsów i w całą bym ją zjadła, pochłonęłabym ją. A staram się naprawdę bardzo dobrze odżywiać ostatnio. Ale no sam fakt, że dzisiaj miałam ochotę właśnie wziąć tą paczkę chipsów, zjeść ją z puszką coli. Kolę kupiłam, ale kola zero ratuje mi życie właśnie w takich sytuacjach. I też ostatnio ratują mnie z sytuacji ciasteczka, które kupuję w Rossmanie. Kosztują 5 zł, nawet nie wiem gdzie one teraz są, szczerze powiedziawszy. Chcę jeszcze zrobić haul zakupowy, bo mam ci w sklepie. Prawie ostatnie rzeczy świąteczne, pewnie jeszcze pokupuję. Kupiłam właśnie do kuchni lampki, choinki w Action, mogłam się w Action, sobie pojechałam. Jeszcze myślałam, że będzie więcej rzeczy, a nie było prawie nic. Myślałam, że jakieś będą miski bardziej, bo Action jest świetny sklep, bo jest tani. Na przykład no za to zapłaciłam 8 zł. Taki dodatek świąteczny, ja położę go tutaj, będzie od razu jakoś żywiej i świąteczniej. No i zawsze chciałam mieć dziadka do orzechu i sobie kupiłam takiego. Kosztował 18 zł, taki mały pierdziuś.
Postawię sobie go też tutaj i będzie świetleczniej od razu w tym pokoju. Dzisiaj totalnie nieogarnięta i tak samo jak w ostatnim vlogmasie byłam totalnie nieogarnięta życiowo. Trochę sobie poukładałam niektóre sprawy i jest już mi lżej troszeczkę. Mamy dzisiaj sobotę, ja za chwilkę wychodzę w ogóle do pracy za dokładnie 2 godziny. Wysuszyłam włosy, zobaczyłam, że rudy mój kolor wrócił troszkę, jest jakby bardziej rudawy niż brązowy, ale na szczęście idę w sobotę do fryzjera, bo odrosty są już olbrzymie. Robię sobie zaraz śniadanko, bo jest godzina 11:30, a ja dopiero robię śniadanko, ale umam włosy. Moi drodzy! Przysypka! Wziął mi się rozładował telefon, jak... wszystko mi się rozładowało, serio. Rozładował mi się tablet, jak oglądałam, rozładował mi się aparat, jak was nagrywałam. Rozładował mi się telefon, jak tą popaczkę. Uwaga! Zamówiłam sobie wiecie, ja jestem musicalowym świrem, jak mogliście to już zauważyć. Bardzo mi się marzy kiedyś tworzenie kontentu bardziej musicalowego tutaj i nawet kiedy zaczęłam, nie wiem czy oglądaliście, kiedy zamieniałam się w Barbie, byłam ale jakie ja mam rude włosy już, o mój Boże! Ale właśnie zamieniałam się w legalną blondynkę, jeśli chodzi o musical, ale podpiłam to pod Barbie, bo byłam cały dzień różowo i opowiadałam wam trochę o tym musicalu i tak mi się to podoba, tylko no ten content jest dla mnie trudny do tworzenia, ponieważ potrzebuję operatora kamery, więc może będę kogoś zatrudniać, ale też jakby one są bardziej finansowe i wiadomo, nie na każdą kieszeń i bardzo bym chciała tworzyć kiedyś właśnie bardzo takie musicalowe, fajne rzeczy, żeby też wam pokazywać musicale, bo nie ma takiego chyba konta aż tak bardzo musicalowego na YouTubie. No i nieważne, wracając. Wczoraj, bo dzisiaj jest 7, jak oglądacie to 11, to ja ten vlogmas jest trochę opóźniony. Jaka piękna, patrzcie! Bo miałam takie przerażenie, dlaczego zamawiam kolejną szarą bluzę, brązową. Ale śmierdzi, w ogóle jaka jest olbrzymia! Zamówiłam sobie L-kę, a oni napisali, że to jest mega oversize, a ja w sumie mam L-kę, mogłam zamówić M-kę. Celka. Ogólnie ja noszę dużo dużych rzeczy. Nie oszukujmy się. Ja lubię po prostu zakrywać rzeczy, czasami mam tu fałdkę. Co no, jakby staram się troszkę już pokonywać, ponieważ też ja mam większy biust i na przykład kiedyś nałożyłam bardzo taką bluzkę, która opinała wszystko i dostałam tyle jakichś sprośnych komentarzy. Ja muszę po prostu się przyzwyczaić do tego na ulicy, do jakichś starych typów. No, mega niebezpieczne. Nawet po prostu patrzę na przykład jak idę do lumpeksa, to patrzę, okej, szeroka, to mogę sobie ją nałożyć, nieważne jaki to jest rozmiar i sobie po prostu ją przymierzę. I jak widzicie, tutaj mamy właśnie collab Gapa z Wicked, bo idę właśnie do kina w poniedziałek, bo wczoraj była premiera. No i ja się nie mogę doczekać, sobie specjalnie kupiłam bluzę. No ja uwielbiam Wicked, byłam na West Endzie, na Wicked. Byłam sobie też, no właśnie jak wiecie, na Broadwayu, ale no niestety nie na Wicked. Teraz wiecie, jest wielki szał na ten Wicked. Nawet sądzę, ludzie, którzy nie wiedzieli, co to jest Wicked, teraz wiedzą, co jest Wicked. Bo przez Ariane Grande i przez ogólnie cały marketingowy dział tego wszystkiego. No i wiadomo, z Wicked było dużo kolaboracji, no i ta kolaboracja wpływała mi się najbardziej. Wiecie co? I love it! No jest taki problem, że właśnie tutaj jest... Mi się wydaje, że są rękawy za krótkie. Bo jak na przykład podnoszę do góry, to no jest troszeczkę tak. Nie wiem, jakoś tak, że rękawy są krótkie, ale tak naprawdę to taki krój jest bluzy. W lustrze mi się podoba, fajnie, że nie jest kolorem totalnie czarnym, tylko takim bardziej szarawym. Była też z Glindą, ale nie podobała mi się z Glindą, w sumie nie wiem czemu, bo różowa, a ja za bardzo w takich różach, nie wiem, jeszcze nie umiem się przekonać, bo nie pasował do mnie róż i teraz też nie wiem, czy mi do mnie pasuje, ale kupiłam sobie tylko bluzę, bo idealnie na premierę sobie ją założę. Jeśli wam się podobają treści, które tworzę, to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału i po prostu bycie ze mną podczas tych świątecznych przygotowań. Mam na nowy rok kilka fajnych pomysłów, mam nadzieję, że się udadzą jakkolwiek, bo chciałabym troszeczkę ten kanał ożywić i wiecie, robić wam fajniejsze rzeczy dla tych moich 1033 subskrybentów. I love you! Pewnie większość to są takie już takie umarłe konta, które już nie istnieją, ale cześć! Ja. Kurde, ale zarobista jest ta bluza, teraz patrzę na nią, nieważne, nie mam w ubiegu nowości.
której prawie mogłam dostać... Kurde, mogłam kupić tą różową też. Kurde. Ja się mi wyskoczyła na Facebooku. 409 zł, kochani, teraz kosztuje. 409 zł. A różowa też jest ładna, nie będę mówić. Mogłam sobie dwie kupić, ale... No nieważne, nie ma się. Oj, tylko i ksywka. Robimy sobie dzisiaj na śniadanie takie naleśniary. Ja uwielbiam ostatnio, bo przez moją dietę bardzo długo jadłam. Są to szpinakowe placki z mąki owsianej plus jajko. I sobie je smażę i dodaję tam sobie takich różnych rzeczy jak hummus, które też robię własnoręcznie. Jakieś warzywka, rukola, no rukola to warzywo. Ale awokado, dzisiaj sobie dodam mozzarellę, bo sobie kupiłam, bo dawno nie jadłam mozzarelli, bo też nie jadłam dużo, bardzo długo serów, więc stwierdziłam, że dzisiaj sobie zrobię takiego pysznego naleśniora szpinakowego na słono i dobra, ja sobie muszę to zmiksować, bo teraz musimy to miksować. Syf, jakby totalnie syf, a mam tylko 1,5 godziny na to, żeby to sprzątać. A, nie pokazywałam, bo ozdobiłam trochę kuchnię. Czyli tak, znalazłam takie piękne złote gwiazdki gdzieś tutaj, o tutaj jeszcze możecie Mikołaja znaleźć. Kupiłam takie przecudowne choinki LED. Są mega cute, ale właśnie to skupiło. To jest porąbało mnie jakby. Patrzcie na to. Czy wy to widzicie? O mój Boże, to są najsłodsze jakby elementy do domu, jakie kiedykolwiek widziałam. Są przecudowne. Kupiłam też dziadka, tu takiego, ale chyba pokazywałam haul zakupowy z Action. I jakoś tak wrócił mi tak spirit świąteczny, już mogę dalej bawić się we vlogmasy, bo mówię, przez ostatnie 3 dni miałam takiego doła, że po prostu mam święta, w ogóle zapomniałam, że coś takiego nagrywam, że w ogóle coś takiego niedługo jest, więc jest teraz lepiej, więc do roboty. Do roboty, ja robię śniadanie, bo do roboty trzeba iść za 2 godziny. No, no nieważne, więc widzimy się na śniadanku.